Potrafimy przedkładać rzeczy, które uważamy, że musimy robić nad własne marzenia i aspiracje, a to bardzo prosta droga do smutnego życia złożonego tylko z powinności. I w tym odcinku przejrzymy się temu tematowi głębiej. Cześć, z tej strony Monika Torkowska. Witam Ciebie w podcaście Między Wskazówkami, czyli audycji, w której poszukujemy własnej ścieżki w świecie, który rzuca nam pod nogi tysiące wskazówek, co robić i jak żyć, ale też zastanawiamy się nad tym, jak można nauczyć się odpuszczać, kiedy warto, robić, kiedy trzeba i odpoczywać, jak się chce. Jeśli słuchasz odcinka w okolicach publikacji, to jest to czas świąteczny albo przed początkiem kolejnego roku. Nie mam jednak dla Ciebie w tym odcinku podsumowań ani tego, jak planować kolejny rok. Dzisiaj chcę opowiedzieć Ci o schemacie, tutaj cudzysłów, jak tylko. Jak tylko zamknę ten projekt. Jak tylko będę już po studiach. Jak tylko pojadę na wakacje, to przeczytam te książki. To akurat mój przypadek, bo w momencie nagrywania tego podcastu powoli zbieram się. Na wyjazd. I za każdym, po prostu absolutnie każdym razem odpala mi się dokładnie ten schemat. Jak tylko pojadę, to przeczytam książkę A, B, C, D. Nie, żebym nie czytała na co dzień, bo czytam na co dzień i to całkiem sporo, ale mam wrażenie, że kiedy mam jechać gdzieś, to odpala mi się jakiś taki czytelniczy zwierz w środku, który myśli, że na wyjeździe ta doba magicznie się robi jakaś dłuższa, i że ja na pewno te wszystkie książki przeczytam. To ja. Innym schematem myślenia tutaj może być: jak tylko będzie nowy rok, to zrobię ze sobą coś tam, albo zmienię coś tam. Tak, jakby zmiana tej cyfry na końcu miała coś magicznego sprawić. Ja nie wiem co, ale no jest coś w tym, że część osób ten nowy rok, no coś się odpala tam. Chociaż, okej, okay, są badania, że faktycznie efekt nowego początku na niektóre osoby bardzo dobrze działa. Jeśli ty jesteś w tym gronie, to można to stosować jak najbardziej. Czemu nie? Dzisiejszy odcinek będzie trochę o czymś innym. Albo jak uporam się z tym projektem, to coś tam. To zacznę chodzić na spacery na przykład. Zauważyłam, że w ostatnich odcinkach się te spacery przewijają, bo w tym roku no, ten temat nieco zaniedbałam i chyba tak nawet czuję już sama przed sobą jakąś taką powinność, że, żeby w końcu zerknąć na ten temat głębiej, co tam się wydarzyło. I tak zrozumiała jest chęć ukończenia jakiegoś etapu, jakiegoś przedsięwzięcia, żeby nie rozmywać swojej uwagi na inne rzeczy. Skończyć ją wcześniej, mieć z głowy. Czy faktycznie tak robimy? Całkiem świadomie, czy może raczej przykrywamy w ten sposób jakiś głębszy problem? No, tu granica jest cienka i tak naprawdę nie podam Ci żadnego algorytmu, który pozwala stwierdzać, jak to jest u Ciebie, bo też tę granicę trudno jest po prostu uchwycić. Mam w głowie dwa wątki, nad którymi warto się moim zdaniem pochylić. Pierwszy z nich jest taki: czy umiemy w międzyczasie w trakcie robienia tego czegoś, w co się zatapiamy, przez co odkładamy te inne rzeczy, inne aspiracje, nie wiem, hobby czasami i inne takie rzeczy, czy potrafimy w międzyczasie zadbać o inne swoje potrzeby i w jakim stanie my w ogóle ten projekt skończymy. Bo nie wiem, czy masz takie doświadczenie, ja mam, dlatego nie mówię, że ja potrafię na hiperfokusie skończyć bardzo dużo rzeczy i potem być totalnie wypruta. Jeśli słucha tego teraz ktoś, kto wiedział, jak w tle pracowała nad akademią skupienia, i że to, faktycznie to były hiperfokusy, to może sobie myśleć, no kurna, turkowska hipokrytka. Przecież jak kończyła te poszczególne etapy akademii, to była zmęczona. No i z tej perspektywy można powiedzieć, że owszem, Natomiast ja mam w głowie inną torkowską. Torkowską sprzed, teraz liczę, siedmiu, ośmiu lat, która swoje przedsięwzięcia kończyła w zupełnie innym stanie, niż kończę teraz, a właściwie skończyłam teraz akademię. Naprawdę w innym stanie, więc pozwalam sobie mówić, że sporo się nauczyłam i wyciągnęłam pewne wnioski. Kolejne oczywiście z tego projektu również wyciągam, natomiast nie jest to to samo co ileś lat temu, ale daję znać, że jeśli masz z tym problem, to ja to doskonale czaję i wiem, że to wcale nie jest łatwe. A przynajmniej nie dla tych osób, na których odpoczywanie i dbanie o swoje różne potrzeby jest naturalną częścią życia, bo dla mnie nie było jeszcze, jak się nie ma jakiegoś takiego połączenia ze swoim ciałem i jakimś ośrodkiem. Detekcji zmęczenia, to tym bardziej jest to trudne. Więc nie jesteś sam, sama. Innym wątkiem do zastanowienia jest to, czy po skończeniu tego projektu aktualnego nie wpadniemy w kolejny. I czy nasze życie nie wygląda właśnie w taki sposób, że skończyło się jedno przedsięwzięcie, to ja od razu szukam następnego. Bo wtedy na te inne rzeczy może nie być czasu nigdy. I tak, to drugie to też jest wątek, nad którym ja sama się zastanawiam i zaczęłam właściwie to dostrzegać wyraźniej, nawet w tym roku, że mam taką tendencję, więc samo zauważenie tego to uważam, że jest całkiem duża rzecz, bo nie da się zmienić czegoś, o czym się nie wie. No i przyznam, że chciałabym też uniknąć takiej kurde narracji nie wiem jak to nazwać takiego może to zabrzmieć źle, ale nie mam lepszego sformułowania, takiego nadmiernego skupienia się na potrzebach. Ja wiem, że to może brzmieć co najmniej dziwnie, biorąc pod uwagę, że zewsząd się trąbi, a przynajmniej w mojej bańce się trąbi odbaniu o potrzeby. Wiele osób ma problem z zauważaniem swoich potrzeb, ja również, ale chciałabym uniknąć przynajmniej w swoim życiu takiego efektu, gdzie. Ten temat wysunie się tak bardzo na pierwszy plan, że ja się w nim zatopię i, i nic innego nie będzie ważniejszego dla mnie być może na odpowiednim poziomie zaopiekowane. Zakręciłam. W książce Samantha Boardman powołuje się na słowa Richarda Friedmana. Tu cytat. Richard Friedman, psychiatra kierujący działem opieki psychicznej w Whale Corner Medicine na Nowojorskim Uniwersytecie Cornella, obawia się, że nacisk, jaki kładziemy dziś na osiąganie dobrostanu, skutkuje nierealistycznymi oczekiwaniami, że wszyscy powinni być nieustannie uśmiechnięci i zrelaksowani. I mam poczucie, że te słowa bardzo dobrze oddają to, co mam na myśli a to, z czym przed chwilą mój mózg miał problem, z, żeby sobie poradzić i żeby. To zebrać jakoś do kupy. Moim marzeniem, a właściwie moim jakimś takim celem pewnie jest to, żeby dbanie o te rzeczy, potrzeby i różne takie swoje marzenia i aspiracje były wątkiem, który działa w tle. Bo wydaje mi się, że to jest zdrowsze i korzystniejsze na dłuższą metę. Taki pytający ton tutaj włączyłam. Bo też na żywo sobie, poza tym, że oczywiście się przygotowuję do odcinków, to widzę, że kiedy mówię do ciebie, to też mi się pewne przemyślenia w głowie odpalają, co jest super. Wydaje mi się super stanem taka sytuacja, w której zaspokajanie różnych potrzeb i znajdowanie przestrzeni na spełnianie marzeń i jakichś aspiracji przychodzi naturalnie, że to jest fajny stan. A nie, że człowiek tak w pewnym sensie wyrywa sobie z życia jakoś tę przestrzeń. Niezależnie od tego, czy to wyrywanie wynika z czynników zależnych czy niezależnych od nas, bo to też bywa różnie. Czy tak się da? Ja nie wiem. <laughs> nie mam w tym momencie tak w życiu. Jak Ty masz w tej chwili, to możesz mi dać znać. Czy dbanie o potrzeby, realizacja marzeń i aspiracji, to jest taka rzecz, która przychodzi Ci naturalnie, czy jednak tak. Trochę z tym życiem trzeba się szarpnąć, żeby te rzeczy się pojawiły. U mnie bywa różnie, natomiast no nie powiedziałabym na 100%, że to przychodzi naturalnie. I ten syndrom, jak tylko, jak tylko coś tam, to coś tam się wydarzy, jak tylko coś skończę. Jak tylko jakiś etap, no właśnie się zakończy, to się ma wydarzyć. Coś pojawić się przestrzeń na coś. Ach. Jak ty masz, możesz mi dać znać pod tym odcinkiem. Na YouTubie można komentować pod filmem, a na Spotify też się pojawiła możliwość dodania paru słów pod odcinkiem. Zachęcam do, do skorzystania. Inna sprawa, oczywiście to jest natłok obowiązków. I wtedy myślenie, jak tylko, wydaje się być całkiem naturalnym, bo obowiązki wygrywają, bo wydają się pilniejsze albo są w niektórych przypadkach pilniejsze. Problem w tym, że nasze pragnienia mogą nigdy wtedy nie stać się na tyle ważne, żeby ten najwyższy priorytet w życiu otrzymały. Polecam ci mój poprzedni odcinek na ten temat, gdzie rozkminiałam różnicę między wydajnością a skutecznością i podrzuciłam kilka sposobów na zwiększenie skuteczności. Spoiler alert, nie ma w nim o tym, jak robić więcej w krótszym czasie. Bo to nie jest skuteczność, a skuteczność bardziej wybrzmiewa w tym odcinku. I mam poczucie, że właśnie przy tym samacie, jak tylko o którym mówię w tym odcinku, oj, ta skuteczność się tutaj pięknie wkomponowuje. Że jak będziemy patrzeć bardziej na życie przez pryzmat skuteczności, oczywiście tak zdrowo z perspektywy, wiem, że to okrepane słowo, ale z perspektywy takiego self care z perspektywy wyrozumiałości, dbania o siebie, i takiej uważności na to, co się w życiu dzieje, to kurde, robi to niesamowitą robotę. Bardzo żałuję, że na przykład 10 lat temu nie miałam takiego spojrzenia na, na ten temat. Wiem, że nie powiedziałam tego w tamtym odcinku, ale teraz mi przeszło do głowy. Bo 10 lat temu to Monika bardziej myślała o wydajności, <noise> czyli żeby zrobić wszystko. A jakieś tam marzenia i aspiracje to... Takie kurde rzeczy dla siebie, to przyjdą tam kiedyś. Nie wiadomo kiedy. Oczywiście można powiedzieć, że tak, drugi kierunek studiów też robiłam dla siebie, ale chodzi mi też o inne rzeczy. O jakieś rzeczy, które nie muszą być super po coś, bo wiadomo, że zmiana branży jest po coś konkretnego. A bo jeśli słuchasz tego odcinka jako, nie wiem, pierwszy, czy, czy jakiś taki początkowy w ogóle, jeśli jesteś tu od niedawna, tak to ujmijmy. To zmieniałam branżę na IT i to było, no, było to przedsięwzięcie w życiu, więc dosyć duża rewolucja i zupełnie inny był wtedy mój pogląd na produktywność dużo mniej dojrzały, dużo bardziej płytki. No i horyzont patrzenia na ten temat też był dużo bardziej wąski niż teraz. I mam nadzieję, że za kolejne 10 lat stwierdzę, być może tak samo o miejscu, w którym się znajduję teraz. Kto wie? No, widzisz, odpłynęłam w dygresję. Poleciłam Ci mój poprzedni odcinek na temat wydajności i skuteczności. Link w notatkach do odcinka standardowo link do notatek znajdziesz w opisie. I na koniec mam taką praktyczną rzecz, która jest moją obserwacją, moim wnioskiem z ostatnich trzech miesięcy, powiedziałabym. Która może pomóc od tego schematu, jak tylko coś skończę, to będzie czas na jakieś inne rzeczy? Coś, co może pomóc w tym, żeby od tego schematu trochę odejść. Swego czasu dosyć dużo wspominałam o planowaniu dwunastotygodniowym. Jest zresztą bardzo fajna książka, dwunastotygodniowy rok na ten temat, i ja nadal bardzo lubię ten sposób planowania. Ja, jak się planuję na 12 tygodni, no to to jest praktycznie kwartał, więc wychodzą ci cztery takie okresy w roku. Oczywiście ta dwunastka jest umowna. Natomiast ja przez długi czas właśnie w dwunastotygodniowych blokach sobie działałam. I podczas pracy nad Akademią Skupienia, czyli moim, yy, nad moim kursem o skupieniu. <śmiech> wow! <śmiech> Nazwa wszystko mówi, nie? Zauważyłam, że te dwunasto-tygodniowe bloki są trochę za długie. Że one nie sprawdzają się tutaj tak fajnie, jak przy przedsięwzięciu takim, jak na przykład w 2021 roku startowałam z podcastem. Kurde, się sama zdziwiłam teraz. Że to było już a, ponad dwa lata temu. Wtedy te 12 tygodni takiego dziubania sobie w tle nad projektem pod tytułem podcast, to było spoko, bo tam intensywność pracy była zupełnie inna, była mniejsza niż praca nad takim no, grubym programem online, który ma bardzo dużo źródeł, musi być bardzo przemyślany, uporządkowany. Jest też wideo, więc zupełnie inaczej się tworzą takie materiały, są karty pracy i tak dalej. Jakby w ogóle przedsięwzięcie na kompletnie innym poziomie i nie ma co tego porównywać. Ale w związku z tym, że ja nigdy takiego przedsięwzięcia wcześniej nie robiłam, no to przyjęłam sobie standardowe strategie <grych> i poszłam w 12-tygodniowy rok, 12-tygodniowe bloki. I to się okazało za długo. I zauważyłam, że ten schemat, jak tylko nagram moduł X, to coś tam bardzo mi się odpala. I przyznam Ci się szczerze, że było mi go trudno wyciszyć też w tle, ale trochę mi pomogło, kiedy ja zaczęłam rozpisywać pracę nad kursem na kolejne 6 tygodni. Czyli skróciłam, właściwie przybliżyłam ten horyzont z 12 tygodni na 6 tygodni. I myślałam tylko o najbliższych sześciu tygodniach, o tym, jak ma wyglądać praca przez najbliższe sześć tygodni. I to powiem szczerze, że zmniejszyło mi trochę takie myślenie, właśnie jak tylko coś tam, to coś tam. Więc być może, jeśli planujesz jakoś tak bardziej długofalowo, wybiegasz myślami w przyszłość bardziej, to wybieganie tymi myślami w przyszłość mniej być może okaże się tutaj dla Ciebie pomocne rzucam jako temat do przemyślenia, jako taką, taką hipotezę do sprawdzenia. Być może Ci w czymś pomoże. Na koniec tego odcinka taka myśl, że dostrzegam w odkładaniu fajnych rzeczy, ciekawych rzeczy, rzeczy, które chcielibyśmy, chciałybyśmy robić. Marzenia, aspiracje, cokolwiek tutaj wybrzmiało. Że my trochę mylimy odroczoną gratyfikację, z niedbaniem o swoje potrzeby i z nietworzeniem sobie fajnego życia po drodze. Bo tym odraczaniu gratyfikacji, przynajmniej no, w mojej bańce informacyjnej, <laughs> wiem, że ja o tych bańkach ostatnio gadam ciągle, ale zastanawiam się, co się mówi w innych w innym, że tak powiem, otoczeniu, o, może tak. Przez jakiś czas bardzo, bardzo często trafiałam na jakieś treści o odraczaniu gratyfikacji. I co do zasady, tak, oczywiście to ma sens. Zrobię kiedyś o tym odcinek. Natomiast, jak to bywa, rzeczy nie są czarno-białe, przynajmniej w moim mózgu nie są czarno-białe w większości. I mam poczucie, że to mówienie o odraczaniu gratyfikacji trochę przesuwa się czasami za daleko i właśnie może być podwaliną pod ten schemat jak tylko. Jak skończę wiem, Akademię Skupienia, tak, to odpocznę. Czy to jest odraczanie gratyfikacji? No szczerze mówiąc, dupa, a nie odraczanie gratyfikacji. To było myślenie w kategoriach zaniedbam swoje potrzeby, bo muszę najpierw coś skończyć. No umówmy się, że jak człowiek sobie tak lepiej przeanalizuje to, co do siebie gada, to czasami to gadanie niekoniecznie mam wrażenie ma sens. Więc chciałam, żeby na koniec tego odcinka bardzo wybrzmiał temat, albo właściwie takie pytanie: czy ja odraczam teraz gratyfikację, czy raczej nie dbam o swoje potrzeby, albo jakieś fajne rzeczy w moim życiu. Do przemyślenia. Daj znać pod odcinkiem, co myślisz, jak Ci się podobało. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się za dwa tygodnie i dobrej końcówki roku.